Tym razem odwiedzamy Dominikanę, kraj, który Polacy chętnie wybierają na wyjazd wakacyjny, ale również miejsce osiedlenia. Marek Zmysłowski, laureat prestiżowych wyróżnień biznesowych, jest jednym z nich. Osób w Polsce zna Ciebie jako przedsiębiorcę, który w Afryce założył największy portal do rezerwacji hotelowych. Pracowałeś w branży ubezpieczeniowej, pogrzebowej, byłeś barmanem. No i jak piszesz w swojej książce, byłeś też zakompleksionym grubaskiem. To jak? Staje się z chłopaka z blokowiska z Koszalina odważnym biznesmenem, który działa na rynkach światowych. Z perspektywy czasu wszystko wygląda jak przeznaczenie, a to pewnie była seria mniej lub bardziej przemyślanych decyzji. Każdy przedsiębiorca zgodzi się chyba ze mną, że jednym z kluczowych czynników sukcesu jest dobry timing. Próbowałem wielu branż, nie zawsze miałem umiejętności, nie zawsze byłem też w dobrym czasie. Natomiast częścią wspólną wszystkich moich przedsięwzięć biznesowych było to, że ja bardzo lubiłem pracować i budować biznesy na rynkach tak zwanych wschodzących, czyli takich, gdzie jest bardzo duży potencjał, połączony też z dużą ilością chaosu na rynku, brakiem regulacji i ryzykiem. I w ten sposób wylądowałem w Afryce Subsaharyjskiej, gdzie pracując dla funduszu inwestycyjnego założyliśmy między innymi serwis do rezerwacji hoteli. I Afryka naprawdę mnie przeczołgała, nauczyła mnie dużo i te nauki przydają się na całym świecie. Życie zaprowadziło Ciebie do Dominikany, a konkretnie na jej półwysep Samanę. Czy gdyby nie miłość, która się pojawiła, byłbyś tu? Absolutnie nie. Ja nie byłem wcześniej w ogóle w tej części świata. Z Markiem poznaliśmy się w 2017 roku w RPA. Uczestniczyłam wówczas w uroczystościach charytatywnych z okazji miesiąca Mandeli jako finalistka Miss Universe. W przeszłości byłam również Miss Dominikany i reprezentowałam Dominikanę w konkursie Miss Świata. Ja byłem wtedy służbowo w Johannesburgu, poszedłem do baru hotelowego i tam przez absolutny przypadek, przy barze, jak to często faceci mają, zacząłem rozmawiać z moim sąsiadem, który okazał się synem jednego z współwłaścicieli organizacji Miss Świata. Rozmawialiśmy z Markiem bardzo krótko i to na temat sztucznej inteligencji. Naprawdę nie wiem dlaczego. Jedyną rozmowę, którą pamiętam z tego wieczoru, to była rozmowa z dzielnicą. To wtedy się w niej zakochałem. Podobno 2 tygodnie później byłeś już w Dominikanie. Tak, ja po prostu decydowałem się pójść za ciosem. Ciężko to teraz wyjaśnić racjonalnie. Po prostu byłem pełen endorfin i po prostu byłem zakochany po uszy. I uznałem, że jest to tak niesamowita kobieta. Mówię o połączeniu klasy, elegancji, piękna, inteligencji i tak dalej. Chociaż minęło 6 lat, zanim się pobraliśmy, Marek poznał moją rodzinę już po 3 miesiącach od pierwszej randki. Rozpoczyna się wspaniały, romantyczny okres w swoim życiu, ale przychodzi 14 stycznia 2018 roku. Równo 6 miesięcy po tym, jak się poznaliśmy i zaczęliśmy się spotykać. Zostałem aresztowany i dotknęły mnie bardzo duże problemy korupcyjne związane z moim byłym wspólnikiem w Nigerii. Byłam zszokowana tą informacją, zwłaszcza tym, że dostał czerwoną notę Interpolu. Mimo wszystko w głębi serca wierzyłam i czułam, że on jest niewinny.
Prawda była taka, że ja rozpocząłem bardzo ciężki okres w moim życiu, bo to trwało 18 miesięcy, kiedy nie mogłem opuszczać kraju. Groziło nade mną widmo ekstradycji do Nigerii, a w Nigerii nie miałbym szans na jakikolwiek uczciwy proces, niestety. Głównie chodziło o to, żeby zmusić mnie do tego, aby sprzedać udział w mojej firmie za bezcen, a trzymanie kogoś w więzieniu jest często dość przekonywującym argumentem. Przez te 18 miesięcy dziarica cały czas przy mnie trwała. To był wielki sprawdzian partnerstwa i miłości. W tym czasie latałam do Polski co miesiąc, aby widywać się z Markiem i wspierać go. Jak odbudowuje się siebie, karierę po takim zdarzeniu? Jest takie fajne powiedzenie, które dobrze podsumowuje ten tego typu challenge, problem. Kłamstwo zdąży okrążyć ziemię, zanim prawda wstanie z łóżka. Szczęśliwie udało mi się wygrać wszystkie sprawy w sądach, ale zmagałem się z depresją i musiałem chodzić na terapię, żeby nie zwariować. To, co u mnie pomogło, poza terapią, to napisanie książki. To było zamknięcie pewnego rozdziału życia w sposób dosłowny i w przenośni. Zdecydowałem się potraktować to jako taką bliznę, którą się chwalę. W Japonii często pękniętą filiżankę kleją złotem. Tak, i z tego się robi arcydzieło. Osobne dzieło sztuki, tak, dokładnie. Sama nie prowadzisz projekt, który jest startupem stawiającym na zrównoważony rozwój. Chcemy zbudować od zera projekt osiedlowy, który z uwagi na swoją wielkość i masterplan spokojnie nazywa się już miasteczkiem. My chcemy wyróżniać się tym, że budujemy paradoksalnie bardzo mało, że na 1000-metrowej działce nie zbudujemy dom większy niż 200 metrów, że na 1 hektarze ziemi średnio nie będzie mieszkało więcej niż 40 osób. To jest odwrócenie do góry nogami ekonomii typowych projektów deweloperskich. I ukłon w stronę ekologii. Ukłon w stronę ekologii i lokalnych społeczności. To jest ich miejsce i my to szanujemy. Współpracujemy z nimi i angażujemy w swoje projekty. Lokalni mieszkańcy są bardzo gościnni. Czujemy się tu bardzo bezpiecznie. Dominikana, mimo że jest wyspą, jest bardzo niezależna, piękna, różnorodna, więc po prostu jest na pewno warta poznania. Na Marka trafiłam przypadkiem. Zobaczyłam na jednej z grup zrzeszających ekspatów za granicą, w tym przypadku to była Dominikana, że poszukuje kogoś do współpracy. Ja już wtedy byłam mniej więcej 2 lata na Dominikanie i się zgłosiłam. Lubię wstawać rano i stawać do pracy. Zajmuję się klientami, inwestorami, praktycznie każdą osobą, która przyjeżdża do nas z Dominikany. Oczywiście mam dużo też innych lokalnych obowiązków. Pochodzę z bardzo ubogiego środowiska w Santo Domingo. Nie miałam przywileju posiadania pieniędzy, znajomości. Wszystko, co miałam, to ciekawość. Moim celem jest oddanie społeczności, która mnie ukształtowała, dobra, które otrzymałam. Dlatego założyłam fundację. Rozwijamy ją wraz z naszą firmą. Obecnie skupiamy się na nauce dzieci angielskiego, ponieważ to rodzi możliwości i rozszerza horyzonty. Czy to jest twoje miejsce na ziemi? Tak.